1972 roku do francuskiego ośrodka wzbogacania uranu przyszła bardzo nietypowa próbka pochodząca z Afryki, z Gabonu, z regionu Oklo. Próbka ta, zbadana pod kątem izotopów, niosła wszelkie znamiona reakcji jądrowych, takich jak w reaktorach atomowych. Od razu rozpoczęto śledztwo, które miało zbadać naturę tej anomalii. Francis Perrin, fizyk noblista, który prowadził te badania, odkrył coś dotychczas niespotykanego. 16 naturalnych reaktorów atomowych w warstwie skał bogatych w uran. Możliwość istnienia takiej niecodziennej anomalii przewidział już w 1956 roku Paul Kazuo Kuroda. Oklo jest jednak jedynym miejscem na Ziemi, gdzie taka naturalna reakcja atomowa faktycznie zaszła. Naturalne reaktory Oklo działają już od 2 miliardów lat. Do ich działania niezbędna była woda i tlen atmosferyczny, które razem były w stanie rozpuścić rudę uranu, która później osiadała się i w większych stężeniach mogła stworzyć masę krytyczną. Woda działa tutaj również jako moderator neutronów i chłodziwo. Ustalono, że reaktory działają w cyklu 30 minut pracy i 2,5 godziny chłodzenia, czyli podobnie jak w gejzerach. Reaktory te osiągnęły wydajność 100 kW mocy, podgrzewając teren aż o kilkaset stopni i oczywiście emitując szkodliwe promieniowanie. Co jednak ciekawe, powinno ich być znacznie więcej kilka miliardów lat temu, kiedy życie dopiero powstawało. Pozwala to spekulować, że reaktory takie jak te z Oklo odegrały ważną rolę w powstaniu i ewolucji życia. Co jednak ważniejsze, nie tylko na Ziemi. Możliwe bowiem, że naukowcy znaleźli podobny taki na Marsie.